Rząd publikuje tysiące e-maili Hillary Clinton. Stany i media na całym świecie urządziły sobie imprezę pod tytułem Wolność Słowa i opublikowały tysiące maili byłej sekretarz stanu Hillary Clinton. Stało się tak, bo Clinton używała prywatnego serwera e-mail zamiast przypisanego jej rządowego do załatwiania setek ważnych spraw, a także tych mniej ważnych. Raz zapytała na przykład swoją asystentkę o lekcję obsługi iPada, a raczej chpada, jak pisała w mailu. Pocieszała też swojego kumpla Dave'a Miliband, urzędnika z Wielkiej Brytanii po przegranych wyborach w 2010 roku. Pytała też swoją asystentkę o czas emitowania w telewizji niektórych seriali. Okazuje się też, że nie miała zbyt dużo szacunku do innych krajów i zatytułowała maila dotyczącego umów z Izraelem ryba. W kilku e-mailach sugerowała też stworzenie uniwersytetu imienia Hillary Clinton. Nie obyło się bez narzekań na tematy jej pracowników, a gdy ktoś poprosił, by skomplementowała jednego z nich za spędzenie 100 bezsennych godzin pisząc jej przemowę, nie zareagowała. Okazuje się też, że niektóre z jej maili nie były rozpoznawane przez gości od rządowego IT i kierowane do skrzynki spam. Dziękujemy Ci, Ameryko, za to, że dostarczasz nam tak wiele rozrywek na tak wysokich stopniach władzy.